18 grudnia wspominamy świętych męczenników Pawła Mi, Piotra Dunglang i Piotra Truat. Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu, przybyli tam w 1533 roku. Ich działalność nie spotkała się z przychylnością władz, które wydalały obcokrajowców ze swojego terenu. Przez kolejne 3 stulecia chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, w sposób szczególny podczas panowania cesarza Mingmanga w latach 1820 do 1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wierzących. 117 męczenników z lat 1745 do 1862 święty Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 roku. Ich beatyfikacje odbyły się w 4 terminach pomiędzy 1900 a 1951 rokiem. Wśród nich jest 96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i 10 Francuzów. Było to 8 biskupów, 50 kapłanów, a pozostali to ludzie świeccy. Prawie połowa kanonizowanych, 50 osób, należała do rodziny dominikańskiej. Ponieważ zamieszkiwali oni tereny apostolatu Tontin Wschodni, który papież Innocenty XIII powierzył Dominikanom z Filipin, nazywa się ich często męczennikami z Tonkinu. Wspominani dzisiaj trzej bracia, Paweł Mi, Piotr Dunglang i Piotr Truat, byli katechumenami. Gdy wybuchło prześladowanie chrześcijan w Wietnamie, aresztowano ich, wtrącono do więzienia i poddano torturom. Oni jednak pozostali wierni Chrystusowi do końca. Zamęczono ich przez uduszenie, a ich męczeńska śmierć stała się posiewem chrześcijan w Wietnamie. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś świętym męczennikom wietnamskim udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,